definitely bomb-proof. Oh, he's good as gold. You could get your mum or grandma on him, aren't you, boy? Good, because I'm a complete beginner. I really need something easy. Oh, Marco. Honestly, he's bomb-proof. Oh, what was all that there, you know, because I'm just a beginner, I didn't quite understand that. So that was him just getting really excited because he knows you're going to get on him. Honestly, he does this all the time. Trzeba bardzo uważać kupując konie, bo tak faktycznie się dzieje i jak przyjeżdżacie oglądać konia, to nie, wy nie wsiadacie pierwsi. Zawsze prosicie, żeby wsiadła osoba sprzedająca tego konia, no bo wy nie wiecie, co na koń będzie robił. Jeżeli faktycznie będzie jakiś bardzo zabójczy, no to zobaczycie to już, jak ta osoba pierwsza wsiądzie, nie? Good! Oh! Yeah, oh! Forwards. Oh, this is normal. You're punching now, okay? You're doing amazing, sweetie. This is normal. Don't worry. Just walk forward. Soften your hands and walk forward. That's normal. That's him saying he loves you. Right. Yeah. That's not him being naughty. Don't I love worry. Him too. Yeah. No. Yes. This horse is for you. Love. Can I canter him? How do I ask him? Just squeeze a little bit. Squeeze. Oh, yeah, that's cantering. Yeah, oh, yeah, wow. Pogalopowanie. Was he being naughty then? What happened? You scared him. Me? I scared him? Yeah, by moving. Oh, no. You shouldn't move. I'm so sorry, boy. Can I jump him? You want to jump? Yeah. 100%, you can jump him. I love him. He never, ever does anything wrong. Yay. Oh, slow down. Oh. yeah, he's just telling you that a friend, you'd want to go and see your friend as well, wouldn't you? Yeah. That's normal, don't worry. For you, do you not? I felt like John Whittaker. And you couldn't get a better horse than this. I love him. He only does this with you because you're his rider. Oh my God, he loves me. Yeah, he loves you. This is him showing that he loves you. He's so good, I love him. Yeah. He gets so excited, he jumps around because he loves me that much. I'm his rider. Can we get him, please? Oh. Right. Yeah, okay. We'll take him. Definitely Bob. I przysięgam, że bardzo często dzieją się bardzo podobne rzeczy. Ja też jak jechałam jednego konia oglądać i prosiłam, żeby wsiadła osoba sprzedająca, to ona też była w szoku i też bardzo nie chciała na niego wsiadać, więc aczkolwiek nic się nie wydarzyło. I wsiadła ta osoba, powiedziałam, że nie wsiądę. Mimo tego, że ja jestem hardkorowcem i nie boję się takich rzeczy, to mimo wszystko wsiadać na konia, na którego nie wiecie, co zrobi, to jednak lepiej zobaczyć, co robi pod wiecie, pod innym miejscem, jak on się zachowuje, żeby być gotowy na jakieś niespodzianki, nie? Więc tak, jakby pierwszy wsiada sprzedający. Wy musicie zobaczyć, jak ten koń się rusza, no i jak się zachowuje, no nie? Zatoki zatkały z tego śmieszkowania. Nie wiem, to jest filmik 10 na 10, naprawdę kocham tego TikToka. O, zatoki nie zatokują znowu. O! We're very, very stupid. Dlaczego jeźdźcy nie boją się wrócić po ciężkim upadku? Jesteśmy po prostu bardzo głupi. No co co więcej chcecie wiedzieć? Wiecie, to jest tak, że to jest straszne w jakiś sposób, jeżeli coś się dzieje, ale w drugi sposób takie myślicie sobie, kurde, im więcej czasu nie jeździcie albo jest jakaś kontuzja, nie możecie wsiadać, to tym bardziej was roznosi. I tym bardziej wam brakuje tego jeżdżenia, nie? Ja teraz powiem wam, że jestem psychopatką, jestem psycholem. Ja teraz nie mając swojego konia, w sensie mam starą, tak? No ale stara, no wiecie, no, na starej to ledwo co tam się potupta, wiadomo, i to też jakby bardzo od czasu do czasu. No to powiem wam, że ja naprawdę świruję, ja oglądam te TikToki, ja po prostu miną aż szczęście, żeby coś pojeździć, naprawdę. Matko. Jakiś Haflingerek albo coś na kształt tego. No nie. No, dziki Haflingerek. Chociaż ja bym się zastanowiła, czy coś jest nie tak, bo na przykład Bajaderka też tak często robiła. Jak na przykład coś się chciało ruszyć, zagalopować czy coś, to ona bardzo, bardzo mocno brykała i no wyszło zdrowotnie, tak, że ona tam z tymi czaszczkami miała problem, po prostu jak coś ją bolało,
chciało się dodać czy coś, no to ona czuła dyskomfort, no i pozbywała się po prostu klienta. Najpierw ja zawsze przy takich rzeczach stawiam na weterynarza, jeżeli weterynarz by wyszło wszystko, wiecie, czyste, no to wtedy można stawiać na rzeczy behawioralne, no nie? No i już wtedy po prostu trzeba sobie to przepracować, tak? No ale najpierw jednak przydałby się wet. I szczerze mówiąc, w jakimś etapie mojego życia, w sensie mojego życia, w jakimś etapie życia właśnie miałam pełno znajomych, bo pełno stajennych znajomych się siedziało się w stajni naprawdę bardzo długo, spędzało się tyle czasu w stajni, miało się tylu znajomych, jakby spędzało się tak super czas, a w jakimś momencie to wszystko się, wiecie, rozpadło, rozeszło i ja wam szczerze powiem, że ja aktualnie końskich znajomych nie posiadam, naprawdę nie mam końskich znajomych. Jakby jedyna nadzieja w końskich znajomych jest, nie wiem, w jakichś stajniach, do których chodzę, aczkolwiek tam też nie zawiązują się jakieś super, wiecie, znajomości. Nie wiem, jakby to jest takie strasznie przykre, że to się tak rozpadło i że ludzie teraz aż tak nie spędzają tego czasu w stajniach, no nie? Że jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć, jakoś tak, kurczę, smutno się robi, nie mając takich, wiecie, końskich faktycznie ziomków. W ogóle jak byłam też instruktorem przez pewien okres, to też było tak, że ci ludzie, było bardzo mało ludzi, którzy zostawiali po jazdach, coś tam pomagali, coś tam się kręcili, albo w ogóle ze sobą czas po prostu spędzali razem. Bardzo mało ludzi, a jeszcze się zdarzali tacy ludzie, którzy po prostu, wiecie, chcieli przyjść na gotowe i no tylko skakać i w ogóle się nie interesowali tym, nie? I w ogóle życie stajenne czy coś nie było istotne. Takie gdzieś tam to przytłaczające, jak kiedyś tak naprawdę cała armia bachorów zostawała na stajni, coś tam sobie robiła, nawet jak nie było można nic zrobić przy tych koniach, to wiecie, to my sobie po prostu chodziliśmy, oglądaliśmy jazdy, gadaliśmy między sobą, było tak fajnie. A teraz jak mi się wydaje, że to trochę umarło. Dajcie znać, czy u was w stajniach się spotykacie i siedzicie w stajni poza jazdami, bo ja nawet w zimę potrafiłam siedzieć i my siedzieliśmy tam, wiecie, zamarzaliśmy, ale siedzieliśmy. Teraz już coś takiego chyba nie ma za bardzo. Też przykre trochę. No takie znajomości, taki czas, najlepiej spędzony czas, naprawdę, i wspomnienia. Nowy rok! O matko. Ale ten, jakie to trzeba mieć grzeczne koniki, żeby sobie tak nalać szampanika, jeszcze się go napić, nie zgubić. Fajnie. Ja bym się chyba nie odważyła, bałabym się, że sobie wbije zęby, albo mój koleś w tym momencie stwierdzi, że to jest idealny moment, żeby wysadzić z krzyża i wybić mi zęby. No i też może trochę przesadzam, ale fajne. Remember, if you're on fire, stop, drop, o matko. One more time. Remember, mam nadzieję, że dziewczyna przetrwała ten upadek. Najgorzej są takie momenty, kiedy wiecie, jesteście rozpędzeni i wasz koń nagle zrobi takiego stopa, was po prostu dobija i jeszcze zmienia kierunek, po prostu nie ma szans z grawitacją wtedy, wtedy po prostu lecicie tak jak niebiosa to zaplanowały. Matko, myślałam, że wypadnie przy pierwszym zakręcie na tą ścianę. Dobrze, że spadła na ziemię, a nie w tą ścianę, ja pierdzielę. No, ale jak koń wam się spłoszy, pójdzie w długą, to... To jest potem wesoło. Najgorzej gdzieś się wypadnie poza siodło czy coś i się traci jakąkolwiek kontrolę i nadzieję. To wtedy jest ciężko. Jaki pieseczek. Ma pieseczka, nie ma pieseczka, matko. Ludzie, ale ja bym się... Ja tu już tyle się w filmiku naglądałam, gdzie te konie hapsu jakiegoś zwierzaka obok jedzenia, żebym się bała, żeby pieseczek tak siedział sobie blisko konika. O, matko. A, kolejny zaklinowany koń. O, to jest masakra. Jak konie się zaklinują, to jest tragedia. Nie dość, że to ciężko ogarnąć, to jeszcze no, niebezpiecznie, nie? Bo to faktycznie, jeżeli ten koń zacznie wierzgać, to można oberwać. To trzeba bardzo uważać przy czymś takim. No nie, i gdzie jest ta inteligencja tych zwierząt, że jak się położy i obróci do ściany, to nie wstanie?
Mój plan, mój budżet. No, wszystko się zgadza. No cóż ja wam mogę powiedzieć? Muszę zacząć jeździć po 8 tygodniach od początku. Ale powiem wam, że jeżeli wszystko jest dobrze zrobione i wszystko jest spoko przeprowadzone, to ja wam powiem, że nigdy nie miałam problemu na młodych koniach, że te konie na przykład dłużej stały i się wsiadało i wiecie, i było jakieś piekło, czy coś się działo strasznego. W sumie nie. Jakby nigdy nie było problemu, żeby ten koń był jakiś taki, wiecie, może bardziej był taki, wiecie, chętny do tego, żeby wszystko robić, ale żeby zrobił się jakimś zabójcą, to w sumie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby koń stał i przez to, że stało, się robił niebezpieczny. Koń, który skoczy wszystko. Prawda. Koń, który skoczy wszystko.